Zapraszam do studia Wojciecha Przybylskiego, szefa współtwórcę think tanku Visegrad Insight. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć. Cześć. Powiedziałem, że rzadko się zdarza taka czarno-biała, zero-jedynkowa sytuacja w polityce, żeby dobro zderzyło się ze złem, no ale powiedziałem, że tak to właśnie moim zdaniem wygląda w Czechach. Czy podpisujesz się pod tą oceną? W większości tego twierdzenia tak. To znaczy są tam małe punkty, które moglibyśmy dodać, ale w zasadzie mamy sytuację, w której w bardzo wyraźny sposób mamy kogoś, kto opowiada się po ciemnej stronie mocy. Z punktu widzenia Polski z pewnością Andrzej Babisz mówi o tym swoim kontrkandydacie, byłym dowódcy, emerytowanym dowódcy NATO, reprezentującym wcześniej Republikę Czeską w Brukseli, jako człowieku, który może pociągnąć Czechy do wojny, co podejrzanie zbliża narrację Andrzeja Babisza do znanego w Polsce bardzo dobrze Viktora Orbana, który w tym kontekście wojny w Ukrainie jednoznacznie opowiada się po stronie rosyjskich interesów obniżających możliwości autonomii europejskiej. A z drugiej strony właśnie generał Paweł jest takim jasnym punktem na tej mapie wyborczej Czech. Po prostu dlatego, że jest człowiekiem, na którym nie ma takiej skazy, która by powodowała, póki co się jej nie doszukaliśmy przynajmniej, dyskwalifikację moralną. Jest wojskowym, jasno określonym też w jego preferencjach struktur zachodnich i osadzenia Czech w jak najbliżej właśnie centrum decyzyjnych NATO, Unii Europejskiej. No i w zderzeniu jeszcze pamiętajmy z doświadczeniami ostatnich dwóch kadencji prezydenta Zemana, no to tym bardziej naświetlają one w kontraście taką postać generała Pawła jako głównego kandydata sił zjednoczonego dobra, jeśli chodzi o Republikę Czeską. No bo to trzeba sobie postawić tak na dwóch szalach. Po jednej stronie Andrzej Babisz, polityk prorosyjski, polityk pupil prorosyjskiego prezydenta Zemana, człowiek, który poszedł do władzy pod hasłami walki z korupcją, ale strasznie protestował, gdy wprowadzano zasadę, że polityk nie może, członek rządu nie może posiadać mediów, a on posiada gazety. Andrzej Babisz to również były konfident STB, czyli Czechosłowackiej Komunistycznej Bezpieki, służby bezpieczeństwa znacznie brutalniejszej i bezwzględnej niż nasza polska PRL-owska służba bezpieczeństwa. A po drugiej stronie Petr Pawel, najpierw komandos wojskowy, potem funkcjonariusz wywiadu wojskowego już po tym, jak Czechosłowacja stała się państwem demokratycznym. Potem ważna osoba w NATO, reprezentant Czech na Zachodzie, wielkie doświadczenie we współpracy z zachodnimi sojusznikami. Człowiek walczący o, jakby to powiedzieć, opamiętanie w kwestii zmiany klimatu. Człowiek opowiadający się za ratowaniem naszej planety. Zwolennik praw osób LGBT. I on wygrywa. I on wygrywa. My też, można powiedzieć, mieliśmy podobną bitwę pomiędzy Andrzejem Dudą, który twierdzi, że osoby LGBT nie są ludźmi, tylko ideologią, a Rafałem Trzaskowskim. U nas Rafał Trzaskowski też był blisko, ale Rafał Trzaskowski przegrał, a Petr Pawel jak na razie wygrywa. Czy to jest efekt osobistych zalet kandydata, czy raczej tego, jak wygląda, czym tego, że społeczeństwo czeskie wygląda trochę inaczej niż polskie? Mamy tutaj do czynienia z wyborami, które poszukują jakiegoś na pewno świeżego, nowego otwarcia i w których polityka partyjna, polityka rządu odgrywa też nie mniejsze znaczenie jak wybory prezydenta. Prezydent w ustroju Republiki Czeskiej
to bardziej niż w Polsce funkcja ceremonialna. Polski prezydent jednak może więcej niż czeski, biorąc pod uwagę uwarunkowania konstytucji. Niemniej, no właśnie tak jak wspominaliśmy, prezydent Zeman, jako były premier Republiki Czeskiej, wprowadzający jeszcze ten kraj do NATO, dokonał pewnej, do Unii Europejskiej, dokonał pewnej wolty w tej preferencji geopolitycznej i jasno się opowiadał jako wybrany, pierwszy prezydent wybrany w wyborach bezpośrednich, a nie przez parlament. To za relacjami z Chinami, to za relacjami z Rosją. W jego bezpośrednim otoczeniu znajdowały się zawsze osoby, które jako doradcy byli zarazem powiązani bezpośrednio z interesami Gazpromu lub byli związani z otoczeniem ludzi Kremla. No i rzeczywiście przepraszam, że się współgrał wtrącę, ale mieliśmy, przepraszam, że się wtrącam, ale mieliśmy tutaj niedawno Sylwię Czubkowską, która nam opowiedziała, że jakiś tajemniczy hochsztapler z komunistycznych Chin, podający się za chińskiego miliardera, został doradcą prezydenta Zemana. Więc dobiliśmy, możemy opowiadać o różnych, nie, tak, rzeczywiście dziwnych ludziach, którzy się tam w tamtej okolicy zgromadzili. A Andrzej Babisz, będąc premierem, pamiętajmy, że do niedawna to jeszcze był szef rządu. Rządu, który był rządem mniejszościowym, z poparciem partii ultranacjonalistycznych i ultrakomunistycznych zarazem. Typowa w ogóle, jak zogniskowana w takim idealnym przykładzie manipulacja takimi partiami następowała ze strony rosyjskiej, bo obydwie te frakcje miały silne powiązania i były nacechowane związkami właśnie z Moskwą, a te partie popierały Andrzeja Babisza, który mówił, że robi biznes, a nie politykę, rzeczywiście, więcej na tym zarabiał niż rządził, popierały i rządziły również właśnie w takim dziwnym tandemie z urzędem prezydenta Zemana, który przymykał na to oko i pozwalał Andrzejowi Babiszowi działać w tandemie niejako z nim samym, chociaż tutaj muszę zastrzec, że Andrzej Babisz z jednej strony uprawiał takie dziwne tańce, no, które nazwalibyśmy niedemokratycznymi, ale on sam nie deklarował się jako bezpośredni zwolennik ani opcji chińskiej, ani rosyjskiej. Co więcej, był pierwszym z przywódców środkowoeuropejskich, który zawitał u Donalda Trumpa jako z oficjalną wizytą, co oczywiście nie należy poczytywać mu za wielką zasługę, ale to jest z pewnością wyznacznik tego, że interesów chińskich nie realizował. Tak, Donald Trump realizował interesy rosyjskie, a nie chińskie, a przede wszystkim interesował interesy Donalda Trumpa, które akurat były zbieżne z rosyjskimi. Tutaj na ten temat różne teorie, w jaki sposób Rosjanie do siebie uwiązali Donalda Trumpa, no ale wszystko wskazuje na to, że pierwotne, znaczy może nie pierwotne, ale najsilniejsze były zależności biznesowe. No ale to taka dygresja. Ale z pewnością Andrzej Babisz patrzył, zezował na kolegę z Budapesztu i był pod wielkim wrażeniem sposobu uprawiania polityki przez Viktora Orbana, a przede wszystkim zdolności do, no właśnie, robienia interesów pod płaszczykiem polityki, zarabiania ogromnej kasy i zarazem manipulacji społecznych, które pozwalały na to. Więc nic dziwnego, że dzisiaj w momencie, w którym no, przechodzimy do drugiej tury i Andrzej Babisz jest akurat w pozycji, no nie chcę powiedzieć na 100%, ale na 90% przegranej, ucieka się do zabiegów bardzo negatywnej kampanii, ostrej walki politycznej, która jest jak jeden do jednego przełożona z ostatniej kampanii z zeszłego roku, z wiosny, z Budapesztu i próbuje przekonać elektorat do nie pójścia na wybory, po pierwsze, obrzydzając wizerunek generała Pawła, a po drugie stosuje te same triki i chwyty narracyjne, które zapewne no,
Viktor Orban też nie wymyślił ich koniecznie sam, a z pomocą odpowiednich konsultacji politycznych. No, do nich należy, do tego repertuaru należy między innymi stwierdzenie, że generał Paweł to jest generał, a nie dyplomata, to znaczy wojskowy, a to znaczy, że Czechy zaraz staną na skraju wojny i zaangażują czeskich obywateli, Czechów, w wojnę w Ukrainie, no, co jest absolutną bzdurą. No, generał Paweł jest akurat bardziej dyplomatą z pewnością niż Andrzej Babisz, który jakichś specjalnych dyplomatycznych sukcesów nie ma. No i też to jest ważne w tej polityce, wewnętrznej czeskiej. Andrzej Babisz no, nie popisał się przez te ostatnie lata rządów, szczególnie podczas pandemii, gdzie bodajże 11 razy zmieniał ministra zdrowia w ciągu 2 lat, zaczynając od dymisji tego, który był najbardziej uznawanym autorytetem, przechodząc przez kolejne 10 osób, no i wracając znowu do nominacji tego, którego na początku zwolnił, co wybitnie zirytowało Czechów, nawet tych, którzy byli jego dotychczasowymi zwolennikami, no bo on obiecywał do tamtego momentu, że jego sposób zarządzania może być kontrowersyjny, ale zawsze jest skuteczny. No, okazało się podczas pandemii, że skuteczny z pewnością nie jest. No i dzisiaj dostaje negatywne głosy w dużej mierze, to są głosy przeciwko powrotowi jego stylu rządzenia i jego osoby do polityki czeskiej. Jakich jeszcze niespodzianek można się tutaj spodziewać? Spodziewać niespodzianek to trochę oksymoron, no ale zapewne Babiš i jego ludzie szykują jeszcze jakieś bomby PR-owo-polityczne przeciwko generałowi Pawłowi. Nie spodziewałbym się starań o mobilizację, a więc takich działań, które by wyciągały ludzi na ulicę. Nie można tego wykluczyć. W ostatnich miesiącach pamiętajmy, że ulice Pragi były świadkami ogromnych demonstracji, których Czesi zazwyczaj w ogóle nie widzą, ale nie doświadczają, nie biorą w nich udziału, tak jak prawda, polskie ulice znają dosyć dobrze różnego rodzaju protesty. Nie chcę przez to powiedzieć, że Czesi są apatyczni, tylko nie widzieli potrzeby. No, być może byli na tyle szczęśliwych zakrętach historii, że jakoś się udawało i nie trzeba było protestować. Ale jednak w ostatnich miesiącach i przez ostatni rok też w szczególności widzieliśmy protesty z stronnictw, które były wprost prorosyjskie. Znaczy do tego stopnia, że osoby, które demonstrowały obok albo były widocznie związane z preferencjami, no, były Ukraińcami, Ukrainkami, które no, nie zgadzały się z poglądami osób protestujących, doświadczały fizycznej i słownej ostrej agresji na głównym placu Wacława w Pradze. Ale te protesty i ilość tych ludzi została natychmiast przyćmiona przez stopień mobilizacji społecznej demonstrantów, którzy chcieli demokratycznych, prozachodnich, bezpiecznych także polityków i opcji politycznych i demonstrowali jakby nawet nie przeciwko tym stronnikom rosyjskim, ale za demokracją. Tam w Czechach powstał zresztą bardzo silny ruch Milion Chwil dla Demokracji, uruchomiony przez, co paradoksalne być może jak na Czechy z punktu widzenia naszych stereotypów, przez studentów teologii protestanckiej, którzy to w Czechach no, właśnie postawili bardzo silnie na te wartości, na przywrócenie dyskusji o sile przekonań, o sile wartości, nawet jeżeli one są, wydają się w pierwszej chwili abstrakcyjne, no to jednak pokazują, jak bardzo ważne są dla przeciętnych Czechów, którzy do tych wielotysięcznych demonstracji dołączali i też pokazywali w sposób taki symboliczny, że Czechy no, już nie wracają na te zakręty historii pod dziwnymi rządami polityków no, ostatnich nawet 20 lat, bo to nie był tylko Zeman, ale też był Václav Klaus, wybitnie też związany z interesami Rosji i paru jeszcze innych dziwnych polityków tam kręcących się wokół
ośrodka władzy. Na nich Czesi mają widocznie już, no, chcą im wyraźnie powiedzieć, że to jest dosyć, nie chcą ich widzieć w polityce, przynajmniej w tej polityce w takim okresie napięcia, z jakim się mierzymy wszyscy w Europie i na świecie, czy w związku z wybuchem wojny w Ukrainie. Nie chcą tych polityków, nie chcą takich polityków ci, którzy wyszli masowo na plac Wacława w Pradze. Nie chcą ich studenci teologii protestanckiej. Praga jest za generałem Petrem Pawlem. No ale co z resztą Czech? No, o ile wiem, Czechy to jest taki kraj, w którym jest jedno duże miasto Praga i to generuje, to powoduje często taki, jakby to powiedzieć, może nie konflikt, ale przeciwstawianie się, przeciwstawianie wspaniałej stolicy i tej czeskiej prowincji. To są jakby dwie siły, które są sobie przeciwstawne i nie do końca się lubią. Tak, takie można przynajmniej odnieść wrażenie. Ty wiesz na ten temat znacznie więcej niż ja, więc tutaj muszę spytać, czy w drugiej turze generał Petr Pavel ma szansę również, powiedzmy, gdzieś tam sobie we wschodnich Morawach na przykład, albo gdzieś w Sudetach? Na pewno zderzenie dwóch wyobrażeń o Czechach jest bardzo żywe. Jedno wyobrażenie mówi właśnie o czeskiej kawiarni, praskiej kawiarni, ale to przenosi się też na większe ośrodki miejskie, Brno, Ostrawę, nawet szereg takich miast, które mają też i przemysł wyższego poziomu, edukację, no i tak zwaną karczmę. Wybory, właśnie poprzednie wybory, z którymi mieliśmy do czynienia w Czechach, te prezydenckie, w których wybór był albo na jednego, albo na drugiego kandydata, zazwyczaj się tak właśnie dzielił. Dzielił się pomiędzy tych, którzy byli zwolennikami pewnego rodzaju dyskusji karczmianej, albo tych, którzy preferowali jednak dyskusję i sposób argumentowania nieco bardziej, no ogólnie rzecz biorąc, cywilizowany. Tak to powiedzmy, chociaż nie chcę ujmować niczego przyjemnością karczmy czeskiej. No tu trzeba powiedzieć, że, bo nie wszyscy wiedzą, że w Czechach karczma, czy gospoda, hospoda, to jest instytucja. W każdym miasteczku, nawet w większej wsi, jest taka sala, która jest czymś pomiędzy barem, stołówką, a świetlicą i tam przychodzi taki przeciętny pan Nowak. W Czechach to też jest popularne nazwisko. On tam z kolegami sobie siada, biesiaduje, je knedliczki i panowie dzielą się swoimi przemyśleniami na temat świata, a przede wszystkim na temat tego, co zobaczyli w telewizji. W Polsce to nie jest tak powszechne. No dobrze, a czy jest jakaś szansa na to, że pan Nowak z karczmy poczuje jednak, że ten czeski, cudowny, czeską rajską krainę pokoju i spokoju można ochronić tylko wtedy, jeżeli Czechy się jednak mocniej zaangażują w zwalczanie wrogów pokoju i na przykład będą bardziej pomagać Ukrainie. Czy jest szansa na jakiś taki przełom? Czechy, no nie, no to powiedzmy od razu, znaczy Czechy są w pierwszej lidze krajów, które pomagają Ukrainie. Były państwem, które nie wahało się eksportować broni, pomagać Ukrainie pod rządami rządu konserwatywnego, skądinąd zresztą należącego do tej samej frakcji, co PiS, to znaczy europejskich konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim. Petr Fiala zresztą zorganizował wycieczkę, tą pierwszą wycieczkę, z której inspiratorem był były premier Słowenii, pan
i do której dołączyli panowie Kaczyński i Morawiecki do Kijowa jako pierwszą wizytę rzeczywiście liderów świata, w ogóle międzynarodowych liderów państw demokratycznych, którzy odwiedzili Kijów w trakcie wojny i tym samym dali przykład i przynieśli pewnego rodzaju przełom też wśród pozostałych, którzy później pielgrzymowali wręcz dla też własnej popularności, Nie, ale to jakby... Nie ujmując tym zabiegom, więc Czesi pomagają. Nie chcę absolutnie krytykować postawy Czech pod tym względem, bo wiadomo, że broń o wysyłaniu broni wiadomo. Ta wycieczka też była wspaniałym gestem. Niestety Kaczyński ją zepsuł swoją prowokacją, kiedy zaczął mówić o tym, że powinna zbrojna misja NATO stacjonować w Ukrainie, to storpedowało negocjacje pokojowe. Ale mówiłeś o tym, że Babiš straszy Czechów tym, że większe zaangażowanie, tak jeśli dobrze zrozumiałem, że straszy ich tym, że zaangażowanie w pomoc Ukrainie może doprowadzić do wojny Czech z Rosją, prawda? Więc chciałem wiedzieć, na ile te obawy mogą być przez takiego zwykłego pana Nowaka z karczmy odrzucone? No, myślę, że Czesi również pamiętają, co było naświetlone podczas tych rządów Andreja Babiša i później, że Rosja wypowiedziała de facto wojnę Czechom. To znaczy dokonała aktu sabotażu, w którym zginęli czescy obywatele, podłożyła bombę w fabryce broni i na skutek wybuchu, nie pamiętam ile było ofiar, ale to było, co najmniej chyba dwie osoby zginęły, to zrobili agenci Rosji, zresztą w tym samym czasie otruwając Skripala, tak, w Wielkiej Brytanii. I dojście do, oczywiście do... Sprawa jest w Polsce bardzo mało znana. Możesz powiedzieć coś więcej? Jeśli dobrze pamiętam, to był 2014 rok. Tak, i doszło do początkowo z nieznanych przyczyn wybuchów w zakładzie produkującym broni i amunicję. I początkowo nie wiadomo było oczywiście, co było przyczyną takiego zdarzenia. A okazało się w wyniku śledztwa przeprowadzonego przez niezależne służby, tutaj ważne jest to, że czeski aparat bezpieczeństwa jest oddzielony politycznie od instytucji aparatu państwa, w sensie że urzędu premiera, więc jakikolwiek urzędujący premier nie ma takiego wpływu na działania służb bezpieczeństwa, jak na przykład w Polsce. To dochodzenie wskazało bardzo wyraźnie i pokazało konkretnie ścieżki, jakimi dostali się do kraju ci agenci i jak dokonali tego aktu sabotażu i morderstwa. No, śledztwo zajmowało czas, więc nie było od razu taką sprawą, która poraszyła serca i umysły, ale w momencie, kiedy sprawa już była jasna i czytelna, ten komunikat się dostał do wszystkich, tak? To znaczy to w tej chwili w Czechach jest społeczny konsensus, który mówi o tym, że to Rosja jest agresorem, to Rosja jest też państwem zagrażającym nie tylko Ukrainie, ale jej poczynania były wrogie wobec Republiki Czeskiej, znaczy tego ładu i porządku wewnętrznego w Czechach. No i jest też w dużej mierze odpowiedzialna za takie zachowania korupcyjne. To akurat może w karczmie czeskiej jest mniej ważne, no ale to, że przypadkowi ludzie giną, to znaczy zwykli robotnicy, dlatego że Rosjanie prowadzą taką grę w Czechach, grę o rozwalenie Zachodu, no to przy piwie też przechodzi. To znaczy jest to dosyć jasne, że tutaj nie można mówić o państwie neutralnym, czyli Rosji, która jest tutaj nikomu winna. A poza tym, co już oczywiście jest bardziej praskim doświadczeniem, a więc znowu takim, które pamięta dalszą historię, chociaż nie tak daleką, no to jest pamięć 1968 roku, to znaczy wszelkie elity
No tutaj już znowu odbiegamy od tej karczmy, ale to jest pamięć społeczna jednych najazdu Sowietów na Pragę, na wszelkie miasteczka, na agresji, która w pamięci Czechów jest dosyć silnie osadzona. I oczywiście takiej agresji Czesi nie chcą, ale Babiš nie pokazuje, jak jej uniknąć. Jeżeli generał mówi, że w byciu razem z innymi jest siła i to jest najlepsza polisa ubezpieczeniowa dla Czech, to jest po prostu bardziej wiarygodne, zwłaszcza, że po pierwszej rundzie wyborów wszelcy jego konkurenci zadeklarowali natychmiast poparcie, a to jest niezwykle ważny, silny sygnał takiej solidarności pewnego szerokiego obozu, tych, z którymi też się niekoniecznie zgadza, bo właśnie tych głównych, czy właściwie głównej rywalki w tym konkursie, czyli pani Nerudowej, Danuse Nerudowa, nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań i nie osiągnęła równego statusu z obydwoma głównymi rywalami, no ale jednak ten wynik był najbliższy podium. I też to te głosy poparcia z jej strony zostały udzielone, więc Peter Paweł jest dzisiaj takim zwornikiem społecznym, też to jest bardzo ważne, znaczy nie jest odosobnionym, samozwańczym kandydatem na prezydenta, ale ma bardzo szerokie w związku z tym poparcie, szczególnie w tej drugiej rundzie. To bardzo optymistyczne wiadomości, które nam przekazujesz i takie łamiące trochę stereotypy. My niestety, jeśli chodzi o Czechy, tkwimy w stereotypach. Miałem nadzieję, że ta nasza rozmowa pomoże trochę je przełamać i się nie zawiodłem, za co bardzo Ci dziękuję. Jeżeli na koniec uważasz, że jest coś jeszcze, co powinniśmy wiedzieć o tej sytuacji w Czechach, coś ważnego, o czym się nie mówi w polskich mediach, no to mamy jeszcze kilka minut i będę Ci bardzo wdzięczny, jeśli się tym z nami podzielisz. Myślę, że bardzo ważne jest z punktu widzenia tego, co powiedziałem o sposobie funkcjonowania prezydencji, urzędu prezydenta w Czechach, to, że jest to funkcja bardziej ceremonialna niż w Polsce, a zarazem ze względu na to, kto pełni tę funkcję, kto jest politykiem urzędującym, piastującym urząd prezydenta, to może się okazać, tak jak było to w przypadku Milosza Zemana, że polityk ten będzie nadużywał tej pozycji, na przykład wstrzymując czyjeś nominacje albo powodując, że polityka zagraniczna będzie niespójna, próbując reprezentować zupełnie inny punkt widzenia w tej polityce międzynarodowej. I akurat Andrzej Babiš właśnie rokuje jako kandydat, który chciałby taką politykę kontynuować. Więc w tym sensie to, co na początku powiedziałeś, jest bardzo bliskie prawdy, że w gruncie rzeczy byłby to zapewne kontynuator tej linii prezydenta Zemana. A generał Paweł z kolei deklaruje się jako zwolennik linii rządowej, więc w ten sposób z jednej strony się dystansuje od tych kompetencji nieformalnych urzędu prezydenta, a z drugiej strony no, zapowiada wzmocnienie wręcz obecnego rządu, który mimo, że powiedziałem właśnie jest z tej samej frakcji co PiS, to w sposobie działania prezentuje proekologiczny, czasem wręcz postępowy charakter swojej władzy i w tym sensie się no, diametralnie odróżnia od tego, jak władzę sprawuje no, bratnia partia z Warszawy. No chyba lepiej by się dogadywali jednak z Babiszem, tak podejrzewam. Wiem, że były różne nieoficjalne. Tak było do tej pory, bo bardzo dobrze najwyraźniej szły kontakty obydwu panom, bo obracali dużymi liczbami, no. Pan Babiš jest miliarderem, rzeczywiście no, jest dużo bogatszy niż Trump, jeśli chodzi o Ligę Polityków Światowych i panowie Morawiecki i Babiš bardzo, bardzo lubili ze sobą rozmawiać, może niekoniecznie się lubili, ale z pewnością dogadywali się jako postacie finansjery i technokraci, więc to w jakimś sensie
to rzeczywiście nie rokuje, że generał Babisz, który jednak przywiązany jest do innych procedur, innego też stylu, miałby Generał tutaj od Paweł. razu. Generał Przepraszam, Paweł. generał Paweł, także on miałby takie relacje natychmiast budować, ale sądzę, że akurat z punktu widzenia relacji, jeśli chodzi o między prezydentami, a nie między premierem a prezydentem, no to tutaj akurat na linii Polska-Czechy z uwagi na sprawy bezpieczeństwa i obronności, to akurat mogą się otworzyć ciekawe drzwi do naprawienia tych relacji, które przez te ostatnie lata były mocno, mocno nadszarpnięte. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i będę jeszcze zapraszał w przyszłości, bo sytuację w Czechach i nie tylko w Czechach trzeba monitorować. Dziękuję i do zobaczenia. Dzięki.